Witajcie, mam na imię Iwona, od jakiegoś czasu testuję oryginalne akcesoria Volkswagen i właśnie przyjechałam pod dom mojej siostry, skąd zabieram córkę i mojego siostrzeńca na wycieczkę do lasu. Jak wiadomo, w podróży z dzieckiem najważniejsze jest jego bezpieczeństwo, no i wygoda. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, na co zwrócić uwagę podczas zakupu fotelika, jak go bezpiecznie zamontować i jak sprawić, żeby podróż z dzieckiem była bezpieczna i komfortowa. Rekomendowane miejsce do montażu fotelików to tylna kanapa. Najlepiej, jeśli będzie to środkowe siedzenie, o ile jest wyposażone w mocowanie Isofix, ponieważ wtedy mamy taką samą odległość do prawych i lewych drzwi. Następne w kolejności to miejsce za pasażerem, czyli po prawej stronie, ponieważ wtedy dziecko bezpiecznie wysiada sobie od strony chodnika. Możecie też zamontować fotelik po lewej stronie, a alternatywnie nawet na przednim fotelu, tylko pamiętajcie, że trzeba wtedy wyłączyć poduszkę powietrzną. A na co zwrócić uwagę, aby podczas podróży dziecko było bezpieczne? Przede wszystkim po zamontowaniu fotelika musimy sprawdzić, czy się nie kołysze i nie trzęsie. Mocowanie Isofix oczywiście zwiększa jego przyczepność. Bardzo ważne też jest, aby podczas podróży dorosły nie siedział obok fotelika, ponieważ w razie wypadku stwarza to dodatkowe niebezpieczeństwo dla dziecka. A jeśli chcecie mieć pewność, że pasy dobrze przytrzymają dziecko podczas podróży, przed wyruszeniem w drogę ściągnijcie mu kurtkę. W wyborze fotelika zwróćcie uwagę, aby był dopasowany do dziecka. Ten konkretny fotelik jest przeznaczony dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 12 lat i wadze od 15 do 36 kg. Istotnymi kwestiami są bardzo dobre wyniki w testach oraz europejski certyfikat bezpieczeństwa, czyli homologacja. Ważne też, aby fotelik było łatwo dopasować do wzrostu dziecka. Ten konkretny model ma regulowany zagłówek i możliwość zdemontowania oparcia, dzięki czemu będzie później podkładką dla starszego dziecka. Komfort dziecka w podróży jest istotny, dlatego zwróćcie uwagę, czy fotelik, w którym przewozicie dziecko, ma regulowane pochylenie oparcia. Najważniejsze oczywiście jest bezpieczeństwo. Dla mnie podstawową sprawą jest mocowanie Isofix. Dodatkowo ten fotelik posiada specjalną sprzączkę na pas bezpieczeństwa, a zaletą jest łatwe do rozpoznania miejsce, gdzie pas ma przechodzić przy biodrze. Zwróćcie uwagę, żeby fotelik był solidnie zabudowany. Ten, w którym siedzi Jasiek, ma miękką i wysoką strefę, która chroni dziecko na wysokości ramion i głowy. Dużą uwagę przywiązuje do jakości. O tym, jak starannie wykonany jest ten fotelik, świadczą materiały, które są bardzo przyjemne w dotyku. Możliwość wyprania tapicerki w pralce i przede wszystkim to, że fotelik jest lekki. To jak, Jasiek, wygodnie? Tak. A co Ci się najbardziej podoba? Oprzeć głęboko głowę. Czyli możemy jechać? Tak. Okej. Okay. Żeby dzieci nie nudziły się w podróży, zabieramy ze sobą kilka gadżetów. Książki, gry czy telefon i wszystkie mieszczą się w organizerze, który montujemy na oparciu fotela. Taki organizer nie dość, że mieści wszystko, co potrzebujemy w podróży, to oprócz tego bardzo dobrze chroni fotel przed zabrudzeniami od dziecięcych butów. Jagna obudziła się już z popołudniowej drzemki, teraz możemy włożyć ją do fotelika i ruszamy w drogę. Fotelik, w którym siedzi Jagna, jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 miesięcy do około 4 roku życia. Ważne, żeby dzieci samodzielnie siedziały i o wadze od 9 do 18 kg. Montaż początkowo wydawał mi się trudny, ale w rzeczywistości jest dość szybki i jestem przekonana, że dzięki mocowaniu Isofix każdy sobie z nim poradzi. Dodatkowo fotelik ma możliwość zamocowania top tether do uchwytów umieszczonych w bagażniku, oczywiście w odpowiednio wyposażonych samochodach. Poprawia to znacznie bezpieczeństwo jazdy. Ten fotelik ma bardzo łatwą regulację długości pasów dzięki przyciskowi, który jest w bardzo intuicyjnym miejscu, a dodatkowo można regulować wysokość pasów szelkowych. Przycisk do 3-stopniowej regulacji pochylenia znajduje się z przodu fotelika, tak że nawet podczas chwilowego postoju można zmienić pochylenie fotelika. Osłony naramienne są przymocowane na stałe, przez co zawsze znajdują się w odpowiednim miejscu i nie można ich zgubić. No i wysoka staranność wykonania. Siedzisko i oparcie wykończone są materiałem podobnym do alkantary, przez co idealnie pasują do mojej kanapy. Warto wyposażyć się w matę pod fotelik. Przede wszystkim bardzo dobrze chroni kanapę przed zabrudzeniami i odciskaniem się fotelika. Dla mnie miłym zaskoczeniem okazały się trzy kieszonki,
które idealnie mieszczą małą paczkę chusteczek nawilżanych albo rezerwową zabawkę. Dodatkowe lusterko, które można zamontować na desce rozdzielczej bądź szybie, pozwala kierowcy obserwować, co dzieje się na tyłach samochodu. Jesteśmy na miejscu. To była fajna podróż. Ja wiem, że dzieci z tyłu były bezpieczne, im było wygodnie. Mam nadzieję, że wszystkie informacje z dzisiejszego odcinka pozwolą Wam bezpiecznie i komfortowo podróżować z Waszymi pociechami. Akcesoria, których używałam, okazały się pomocne i praktyczne. Jeśli któreś z nich Wam się spodobało, znajdziecie je u autoryzowanych partnerów Volkswagena albo online na stronie www.sklep.pl. Idziemy na spacer. Do zobaczenia. Volkswagen.